Jesteśmy świadkami ćwiczeń organizowanych przez Polski Związek Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych. Jest to związek, którego zadaniem jest organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego zespołu psów służbowych, czyli psa i przewodnika. Jesteśmy bardzo wdzięczni tutaj zarządowi portu Gdyni, że nam pozwolił na wejście na te tereny, umożliwił wstęp na różne jednostki pełenne, bo to jest coś nowego dla ludzi. Staramy się za każdym razem znaleźć coś ciekawego, coś innego, z czym psy na co dzień się w służbie na przykład nie spotykają, ale mogą się spotkać. Na przykład mieliśmy zajęcia w elektrowni w Bełchatowie, w elektrowni wodnej w Cieszynie, na zamku w Nidzicy. Tu dla większości psów jest trudne podłoże, chociażby to, że statek się troszkę buja, jest podłoże inne, więc te psy też się uczą cały czas. Tak? To są nowe doświadczenia, które jakby podbudowują wartość użytkową psów. Ćwiczenia przeprowadzone w lutym na terenie portu Gdynia, a w tym na gdyńskim terminalu kontenerowym, zostały przeprowadzone w celu sprawdzenia działania procedur związanych z wzajemnym powiadamianiem oraz reagowaniem służb wewnątrz terminalu w ramach systemu ISPS. Ćwiczenia noszą kryptonim Cerber. Na naszym terenie ćwiczą służby Straży Granicznej, służby KAS-u, psy policyjne, takie już stricte poszukiwawcze służby, które udzielają pierwszej pomocy poszkodowanym. Także mamy wiele rodzajów psów i wiele rodzajów służb, a przy okazji jest to świetna okazja, żeby się poznać osobiście, zawiązać te personalne relacje, które w takich działaniach ratowniczych mogą okazać się również przydatne.